Te słowa mówi do Państwa Dariusz Szpakowski. Towarzyszyć mi będzie podczas tego spotkania Jacek Laskowski. Aby wrzucić w pole karne. I za chwilę wznowienie gry od rzutu rożnego. Z rogu w pole karne. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Uwaga, strzał! Rasak. Świetna piłka na dobieg. Jest okazja! Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Ma możliwość dośrodkowania. Decyduje się na strzał. Środkować. Flavio Paisao. Pewnie wyłapał piłkę. Rasak. Ależ go tam dostrzegł. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Dobra okazja do oddania strzału. Doskonała obrona, fantastyczny refleks. Oj tak, strzelec już to pewnie widział w siatce, ale bramkarz zachował się świetnie. Ruszył z piłką do przodu. Ależ niecelne uderzenie. Ładnie pomyślane. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Gol! Bramka! Brawo! W końcu udało się przełamać niemoc. Grało im się tu ciężko. Zespół nie miał pomysłu na własną grę ani na dobrze dysponowanego rywala. Może teraz wreszcie się to zmieni. A teraz możemy ponownie przyjrzeć się całej akcji, po której padła bramka. Już po pierwszym uderzeniu mógł być gol, ale bramkarz interweniował, choć nie na tyle skutecznie, by uniemożliwić dobitkę. Ale trzeba powiedzieć, że strzelec zachował zimną krew w tej sytuacji. Próbują ataku bokiem boiska. To może być bramka! Bramkarz wybronił ten strzał. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Teraz albo nigdy, być może ostatnia szansa na wyrównanie. Było blisko, a jednak słupek, piłka wciąż w grze. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka! Flavio Paisao idzie z piłką do przodu. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa spotkanie.